Ekscelencjo, księży biskupie, panowie rektorzy, księża rektorzy, szanowni państwo, panowie ambasadorowie, wszyscy tu obecni. Jestem pod olbrzymim wrażeniem wprowadzenia księdza biskupa, księdza ekscelencji, a także pana profesora Odziomkowskiego. Obaj zwrócili nam uwagę na szczególną i niezwykłą rolę państwa w kształtowaniu nie tylko polskiego patriotyzmu, ale także polskich cech narodowych i w reagowaniu na sytuacje nadzwyczajne, na sytuacje wymagające siły, wytrwałości, determinacji, jedności narodowej. Często sądzimy, że to są cechy nam przyrodzone, że one są zakorzenione w doświadczeniu, polskim doświadczeniu narodowym mimo państwa, a nawet czasami wbrew państwa. To trochę legenda. W istocie bez własnego państwa te fundamentalne cechy są w nas samych marginalizowane, nikną. Tradycja narodowa, wiara mogą je podtrzymywać, mogą pozwolić je jako rezyduum przetrwać przez czas najtrudniejszy, ale ich faktyczna moc zależy od tego, czy są one kształtowane przez własne, suwerenne, niepodległe państwo będące wyrazem i reprezentantem narodu polskiego. To jest fundament. I brak tego fundamentu tak straszliwie godzi w naszą całą tożsamość od 5 lat. Bo to jest właśnie to fundamentalne, zasadnicze pytanie. W jakim stopniu te deklaracje, które słyszeliśmy zaraz po 10 kwietnia 2010 roku, państwo polskie się sprawdziło. W jakim stopniu one miały cokolwiek wspólnego z prawdą? A w jakim stopniu w zestawieniu z tym, co widzieliśmy, co przeżywaliśmy, musiało być odbierane raczej jako kpina. Musiało być odbierane raczej jako pozór. Musiało być odbierane raczej jako jakieś zastępstwo wobec rzeczywistości, która wzywała do stanięcia na wysokości tradycji państwa polskiego. To wtedy właśnie zastanawialiśmy się, czy dramat smoleński to drugi Katyń, czy też, jak nam przedstawiano wraz z tym sformułowaniem o państwie, które się sprawdza, które stanęło na wysokości zadania, czy też raczej Smoleńsk to wielka szansa na to, by, tu cytuję, krew tam przelana połączyła wreszcie dwa braterskie, ale skłócone narody, polski i rosyjski. Jak sformułował to następnego już dnia, 11 kwietnia, ambasador Rzeczpospolitej w Rosji w Moskwie, pan Tomasz Turowski, a później w jego ślad idący liczni politycy. Po 5 latach, od 10 kwietnia 2010 roku, tej alternatywy Katyń, czy też raczej szansa na to, by krew połączyła dwa bratnie narody, tej alternatywy już nie ma.
Historia ją zweryfikowała. Teza o tym, że nieszczęśliwy wypadek, straszliwy, ale przecież tylko wypadek, może połączyć dwa słowiańskie narody, choć silnie lansowana, została jednoznacznie sfalsyfikowana i dzisiaj nawet mało kto ją jeszcze podnosi. Chociaż pamiętajmy, że w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach po kwietniu 2010 roku była ona niezwykle popularna. Symbolizowało ją nawet szeroko udostępniane. Mogliśmy się z nim zapoznawać nieomal codziennie. Zdjęcie dwóch premierów, pana premiera Władimira Władimirowicza Putina i pana premiera Donalda Tuska, obejmujących się nad smoleńskim pobojowiskiem. Tezę tę potwierdzały w ten sposób myślenia liczne wypowiedzi publicystów, polityków, działaczy społecznych, intelektualistów. Sprzyjała temu, tej tezie sprzyjała, jak się wydaje, obiektywna sytuacja międzynarodowa, ta, którą nazywamy amerykańskim resetem, rosyjskie deklaracje, które codziennie mogliśmy spotykać na łamach prasy oraz w dziennikach telewizyjnych, deklaracje o chęci współpracy i dobrej woli, które nieustannie, na co dzień miały nam towarzyszyć. Poczucie konieczności realizmu wzbudzane przecież skutecznie przez rządzących. Realizm przeciwstawiany nieodpowiedzialnym zachowaniom bardzo głęboko apelował do naszej wrażliwości i wyobraźni. Trudno przecież zapomnieć słowa pana premiera Donalda Tuska w Sejmie Rzeczpospolitej, wyjaśniającego swoją postawę i wyjaśniającego, dlaczego było absolutnie konieczne przekazanie śledztwa smoleńskiego, wszelkich dowodów, wraku, czarnych skrzynek w troskliwe ręce pana premiera Władimira Władimirowicza Putina. Premier Donald Tusk mówił wówczas tak: lepiej mieć dowody i nie mieć wojny, niż mieć wojnę i nie mieć dowodów. To dla bardzo wielu z nas, dla bardzo wielu członków naszego społeczeństwa wydawało się racjonalne, rozsądne, słuszne. Przecież mimo całej nieufności wobec Rosjan i ostrożności wobec polityki rządzących, trudno było sobie wyobrazić, że jesteśmy po prostu cynicznie okłamywani. To nasze państwo. My tych ludzi wybieraliśmy. Czy jest możliwa aż taka przewrotność? Normalny człowiek w żaden sposób nie mógł tego dopuścić. I trudno sobie było wyobrazić, że w XXI wieku, w straszliwej hekatombie ludobójstwa hitlerowskiego, niemieckiego i komunistycznego, na naszych oczach naprawdę, w rzeczywistości, nie w przekazie historycznym, nie artystycznym, nie duchowym, ale w rzeczywistości dokonuje się drugi Katyń. To było tak straszliwe przypuszczenie, że nieomal każdy najchętniej go odrzucał. Obecne pokolenia po długiej i wyczerpującej wojnie o niepodległość, najdłuższej wojnie o niepodległość, jaką Polska przeszła, blisko 70-letniej, pragnęły przede wszystkim spokoju i pokoju, na który przecież zasłużyły. Widmo Katynia, cynicznego morderstwa, zabójstwa na oczach świata, całej elity narodu z prezydentem na czele, wydawała się tak straszliwa, że aż absurdalna i nie do uwierzenia. Poza tym, że przecież wstrząsająca i przerażająca.
Tak jak trudno było uwierzyć w to drugie zdjęcie symbolizujące hekatombę smoleńską. W to zdjęcie z cynicznym uśmiechem i przybijaniem piąstek przez premierów Donalda Tuska i Władimira Władimirowicza Putina nad ciałami ofiar w Smoleńsku. Bieg wydarzeń zweryfikował tę wizję. Dziś wiemy już po 5 latach, że nie mamy dowodów. Wrak, czarne skrzynki, przyrządy nawigacyjne, telefon satelitarny prezydenta Rzeczpospolitej i wiele innych kluczowych dowodów pozostaje w Rosji. A rządzący otwarcie mówią, że nie są one potrzebne do zakończenia śledztwa, do zakończenia sprawy, że śledztwo może być mimo braku dowodów i mimo działań sprzecznych ze wszystkimi podstawowymi normami kodeksu postępowania karnego, może być zakończone. Nie mamy więc dowodów, ale mamy zbliżającą się do granic Rzeczpospolitej wojnę. Tak historia zweryfikowała słowa pana premiera Donalda Tuska z maja 2010 roku. Przypomnę je raz jeszcze. Lepiej mieć dowody i nie mieć wojny, niż nie mieć dowodów i mieć wojnę. Ta perspektywa 5-letnia rozstrzyga, kto wtedy miał rację, a kto jej nie miał. A więc wiele kluczowych dowodów pozostaje w Rosji. Wiele nadziei, które wówczas pokładaliśmy w państwie polskim, wiele z tych nadziei rozpadło się w proch i w pył. Trzeba spytać, dlaczego tak się stało? Dlaczego ta racjonalna, zdawałoby się, postawa, postawa rozsądna, jak nam mówiono, postawa otwarta, postawa oparta na właśnie gotowości do ustępstw, gotowości do wyciągnięcia ręki, gotowości do przejścia do porządku dziennego nad całym doświadczeniem historycznym, która miała wtedy przecież za sobą większość społeczeństwa. I miała za sobą większość społeczeństwa wyrażaną nie tylko w sondażach, ale także w wyborach, w kolejnych wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Tak, ta postawa, która była przedstawiona jako racjonalna, miała większość za sobą. Dlaczego więc ona poniosła klęskę? Dlaczego się nie zweryfikowała? Z pewnością nie była to zasługa opozycji, która przecież nie kwestionowała dobrej woli rządzących, nie oskarżała ich o zdradę, nie prowadziła, choć ją tak oskarżano, do irredenty. Opozycja nie formułowała bardzo długo tezy o zamachu, o zdradzie narodowej. Powstrzymywała się nie tylko przed ostrymi słowami i ostrymi działaniami, ale nawet przed takimi myślami. Przeciwnie przecież. Podkreślano, że Smoleńsk to straszliwy wypadek, który przede wszystkim trzeba wyjaśnić, uczciwie zbadać, zanim się postawi jakąkolwiek diagnozę. Domagano się praworządnego śledztwa. Odmawiano wiary w zaklęcia i w pancerne brzozy, ale wierzono w dobrą wolę rządzących. Jeszcze na początku 2011 roku zaledwie 9% Polaków domniemywał, że Smoleńsk to może być zamach. Polacy w swojej masie chcieli wierzyć rządowi i od niego spodziewali się prawdy i działania na rzecz wyjaśniania tragedii. Otrzymywali jednak wyłącznie twierdzenia, że Rosjanie robią więcej niż powinni, że przekopano miejsce tragedii na metr głęboko, że
Polscy i rosyjscy lekarze stali ramię w ramię w najstraszniejszych okolicznościach, a prawda jest boleśnie prosta. Winni są polscy piloci. I wszystko się przecież wyjaśni. I wszystko się przecież wyjaśni, bo pracuje komisja polska, pracuje komisja rosyjska i jak nam powiedział pan prezydent Bronisław Komorowski, pracuje też komisja międzynarodowa, Międzynarodowego Komitetu Lotniczego pani generał Anodiny. Więc domaganie się umiędzynarodowienia tego śledztwa jest jakimś absurdem, bo ono już jest umiędzynarodowione poprzez generał Anodinę. To był czas, w którym minister obrony strofował polskiego akredytowanego przy Międzynarodowym Komitecie Lotniczym, że śmiał przesyłać do Polski raporty stwierdzające, że za katastrofę odpowiadają Rosjanie. Wiemy to z nagrania, bowiem jeden z panów na wszelki wypadek nagrywał potajemnie drugiego, a drugi nie był mu dłużny. Stąd znamy tę rozmowę w sposób zobiektywizowany z nagrań ich obu, które się pokrywają. Dziś ten sam minister stwierdza, że nie było wyjścia i trzeba było podporządkować się Rosjanom. Ten wywiad sprzed 2 tygodni pana ministra Bogdana Klicha jest wstrząsający w swojej otwartości, w swoim realizmie. A więc trzeba było się podporządkować Rosjanom, bo oni tego stanowczo się domagali. No więc jeżeli czegoś się Rosjanie stanowczo domagają, to oczywiście nie ma innego wyjścia, bo przecież wojny im wydać nie chcemy. Rzeczywiście, nie chcieliśmy i nadal nie chcemy. Trzeba tylko się zastanowić, czego oni chcą. Pan minister Klich mówi też, że w sposób oczywisty nikt z rządzących nigdy Rosjanom nie wierzył, bo Polacy nie wierzą Rosjanom od ponad 200 lat. I także ekipa Donalda Tuska im nigdy nie ufała. Ja nie wiem, czy ta ekipa rządząca wierzyła, czy nie wierzyła, ale wiem, że podporządkowywała interesom rosyjskim interesy polskie. Podporządkowywała je w wymiarze duchowym, podporządkowywała je w wymiarze materialnym, podporządkowywała je w wymiarze geopolitycznym. To taka właśnie postawa doprowadziła do zmiany stanowiska Polaków wobec dramatu smoleńskiego. Do zmiany, która wyraziła się w badaniach socjologicznych, które dzięki periodykowi w sieci mogliśmy niedawno poznać. To nie jest wynik działania opozycji. To nie jest wynik działania natury polskiej, zawsze patriotycznej i zawsze wiernej. To jest wynik świadomości, że ci, którzy państwo mieli obowiązek reprezentować, naród opuścili i ze swych obowiązków zrezygnowali. Jeżeli chcemy odzyskać prawdę o Smoleńsku, ale przede wszystkim, jeżeli chcemy odzyskać zdolność odbudowy państwa polskiego, tych ludzi, którzy się nie sprawdzili, trzeba zastąpić takimi, którzy mieli świadomość, co dzieje się naprawdę w Europie, jakie są rzeczywiste fundamenty polskiego miejsca w Europie i w świecie i jakie działania w takich sytuacjach naród musi podjąć. Gdyby tak było, nie doszłoby nigdy do dramatu smoleńskiego. A gdyby wyjaśniono dramat smoleński natychmiast i uczciwie, nie doszłoby do straszliwych wydarzeń na Krymie, Ukrainie, do hekatomby
samolotu maldzyńskiego, do śmierci pana premiera Niemcowa, a wreszcie do sytuacji, w której u granic Rzeczpospolitej, u granic Unii Europejskiej, u granic NATO stoją wojska rosyjskie. Dziękuję bardzo.